pana Marka Tarana. Ja prywatnie obiecałam mu, że będę go wspierać mocno i to robię. Myśmy połączyli nasze zainteresowania, moje i Marka, w rozmowach telefonicznych i wymianie telefonicznej, ponieważ ja, analizując te budowle w Amazonii, kręgi, matematykę wibracyjną i fakt, że wszechświat zbudowany jest według liczb pierwszych, a na podstawie liczb pierwszych jest skonstruowany krzyż templariuszy, a Marek bada templariuszy i znaczenie naszej Pani, a ja do naszej Pani odwołuję się, do naszej Pani z Guadalupe, bo taki jest jej prawdziwy tytuł. No i zakolegowaliśmy się telefonicznie i ja Marka bardzo mocno wspieram i to, co on mówi, ma bardzo szerokie poparcie w badaniach naukowych, które ja wygrzebuję, szukam i tłumaczę. Dzięki Dorota, dzięki organizatorom, też Jankowi. I dziękuję Wam, że tu jesteście mimo późnej pory, mimo tego, że pewnie jesteście trochę zmęczeni. Ja rozmawiając z Dorotą, właśnie zastanawiałem się, na ile moje takie baśniowe opowiadania o mocy kobiet, o mocy energii żeńskiej mieszczą się w konwencji. Ale mam nadzieję, że tak jak mówi Dorota, ponieważ wszystko się łączy, będzie to dla Was jakaś kolejna inspiracja, czy kolejne potwierdzenie tego, co dzisiaj się dzieje na naszej pięknej Ziemi, we Wszechświecie, mimo tego, co mówią nam zewnętrzne zmysły. A więc jak pewnie większość z Was, dzięki, że już do mnie podchodziliście i też to było dla mnie pewne wsparcie, nie spodziewałem się tego. Jak wiecie, no, będę mówił o fenomenie energii żeńskiej, o fenomenie kobiet, o fenomenie tego, co jest podstawą wszelkiego istnienia, czy wszelkiej kreacji. Takim pięknym, bardzo pięknym symbolem, jednym z wielu, wielu symboli kobiety i jej mocy jest róża, do której będę się odwoływał podczas tego wystąpienia. Otóż, szanowne panie i szlachetni rycerze, w pewnym momencie życia, jeśli tu jesteście, każdy z nas stawia sobie takie podstawowe, fundamentalne pytania. A więc kim jestem, po co tu jestem, jaki jest sens istnienia, jakie jest to centrum istnienia, to co jest tym bytem samym sobie. I jednym z podstawowych pytań pewnie ludzi, którzy no, zastanawiali się nad tym, było pytanie dawniej i dzisiaj też o kreację. A więc takim pytaniem jest też to, na ile my mamy wpływ na swoje życie, na ile jesteśmy kreatorami, czyli mówiąc tak trochę bardziej naukowo, na ile my całkowicie swoją wolną wolą możemy tworzyć czy kreować pewną rzeczywistość, a na ile być może ona jest zdeterminowana czymś innym. I czy na pewno gdzieś to czujecie sercem, czy tak zwany, powiedzmy, złoty wiek ludzkości, opisany w bardzo, bardzo wielu mitach, nie tylko greckich, czy coś, co pokazane jest przepięknie w baśniach i bajkach, czy to możliwe, że na tej planecie, nie w innym miejscu, był taki czas, który możemy nazwać rajem na Ziemi? Jak czujecie? A więc dlaczego, jeśli istnieje coś, gdzie wszystkie istoty mogą żyć w szczęściu, obfitości i zdrowiu, dlaczego coś radykalnie zostaje przerwane? Ale to, co nazywamy świętą żeńskością, czy linią żeńską, raczej pyta o to, jak z powrotem to może być przywrócone. Jak to my, ludzie, a nie manipulacyjni bogowie, czy też może tak delikatnie, bogowie, którzy przybyli tutaj i uczynili z tej planety coś, co jest i chcieliby takim poligonem, czy ich obozem, czy ich kolonią, jak to nasza ludzka moc, która bardzo, bardzo gdzieś się odradza, jak może znów przywrócić ten raj na Ziemi. Czyli jednym z podstawowych pytań jest pytanie o kreację. Kto kreuje i w jaki sposób kreuje. I jak zapewne wiecie, w takich badaniach archeologicznych i innych wydobywa się wiele, wiele, wiele takich figurek na całej kuli ziemskiej. Tak jak nawet kiedyś rozmawiałem z Dorotą czy z innymi zacnymi takimi ludźmi o naukowym podejściu, takie określanie wieku tych figurek tak naprawdę jest nie do końca możliwe i często było albo celowym, albo nieświadomym takim błędem. Do czego zmierzam?
to zauważcie Państwo, że mówi się, że kiedyś na tej ziemi istniał ten złoty wiek, któremu w pewnym sensie patronowała czy opiekowała się tak zwana Wielka Matka. I na co chcę zwrócić uwagę na początku mojego wystąpienia, że te wszystkie figurki, które są wydobywane, mają bardzo, bardzo taką charakterystyczną postać fizyczną. Otóż mają bardzo małą głowę lub nie mają głowy. Jest pytanie, czy jest to wynik uszkodzeń fizycznych, jako że mogą liczyć na przykład 50 tysięcy lat. Niektórzy naukowcy uważają, że mogą liczyć pół miliona lat. Nie mają głowy, czy mają bardzo słabo zaznaczoną głowę. Co natomiast w tych figurkach jest bardzo bez pruderii, bez obłudy, bez wstydu, bardzo, bardzo wyraźnie zaznaczone. To, co jest centrum istnienia, to, co jest centrum kreacji, a więc nie jest to na pewno Bóg, szczególnie jeśli to jest Bóg męski, nie są to żadni bogowie, ani inne istoty, tylko bardzo wyraźnie jest pokazane, że centrum wszelkiego życia, nie tylko przynośni, jest kobieta. Dlaczego w tych figurkach, tak jak powiedziałem, bez pruderii, bardzo mocno zaznaczone są piersi, czy jest to tylko symbol obfitości, czy czegoś więcej? I jak zapewne się domyślacie, bardzo, bardzo mocno jest zaznaczone jest łono. Czasami określa się te figurki, jak może wiecie, paleolityczna Wenus. To jest takie określenie umowne. Lub istnieje taka też grecka bogini Baubo. Jeśli byście chcieli sięgnąć do mitologii czy internetu, pamiętajcie, że jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Że dlaczego z takim uporem niszczono wszystko, co dotyczy mocy kobiety i mocy energii żeńskiej? Dlaczego ludzie, dlaczego kobiety, które odkrywały tą moc i mężczyźni, którzy byli strażnikami tej mocy, dlaczego kiedyś płacili życiem? Nie tylko te wszystkie wiedźmy, które mam nadzieję tutaj, tak jak taki, w tych sterkach był jeden taki model, no było dużo takich fajnych tekstów w sterkach kobiet, ale był taki tekst, no jesteśmy prawnuczkami tych wieć, które usiłowaliście zabić. Czyli mam nadzieję, że jest to dużo wieć, za chwilę do tego dojdziemy. I zauważcie Państwo, że szukając, no powiedzmy to badam przez 40 lat, ten fenomen energii żeńskiej, ale jak część z Was wie z tej książki, którą napisałem, to co jest dla mnie najcenniejsze, że tą mądrość, nazywam to mądrością w odróżnieniu od takiej wiedzy typowo akademickiej, otrzymałem od kobiet, otrzymałem na przykład od mojej babci, która nomen nomen miała na imię Nadzieja. I ta mądrość jest przywracana i nadzieja powraca, że to my ludzie, wy kobiety, nie kto inny, wy kobiety z powrotem przywrócicie wpierw indywidualnie, być może później bardziej globalnie coś, za czym tęsknią bardzo, bardzo. O to, jak to jest stwarzane, czy kto stwarza, to generalnie próby wytłumaczenia naszego miejsca we wszechświecie, czy w świecie i sensu istnienia, no tłumaczą dwa, zdawałoby się, ortodoksyjne, czy biegunowe wobec siebie systemy. Czyli z jednej strony są to wszelkie religie, które w centrum stawiają, no cóż, monoteistyczne religie stawiają w centrum Boga, Boga Ojca. Z drugiej strony jest to nauka. Czy te dwa systemy mogą cokolwiek powiedzieć, czy mówią naprawdę o naszej kreacji? Pamiętajcie Państwo, że też nie mówię o takiej nauce, która tu jest prezentowana. Mówimy o bardzo, bardzo ortodoksyjnej, dogmatycznej nauce, która świadomie lub nieświadomie manipuluje nami lub nie jest w stanie przekazać nam prawdy o nas. To samo dotyczy religii. Dla mnie osobiście nie tylko jest to jeden z najpotężniejszych systemów manipulacyjnych. Pytanie na przykład, które często zadaję, jest takie. Czy wiecie Państwo, że według wszelkich słowników religioznawczych prawie 99% ludzi na świecie wyznaje jakąś religię? Czy według Was ta planeta w ujęciu globalnym i skala cierpienia, przemocy i manipulacji, często wobec słabszych, wobec dzieci, kobiet, zwierząt, jest mała czy duża? Jeśli 99% ludzi wyznaje jakąś religię, to dlaczego, mimo że te religie w swojej warstwie takiej gołosłownej głoszą miłość, pokój i współpracę, dlaczego to się nie dzieje? Dlaczego?
Czy większość ludzi na planecie pragnie cierpienia, głodu, przemocy, nieustannych wojen, często przemocy wobec słabszych? Nie. A więc dlaczego to się dzieje? Dlatego, że ukradziono nam sekret kreacji. Ukradziono, bo zakryto przed nami sekret kreacji. Ta kreacja nigdy nie jest po stronie jakichś bogów czy innych istot. One próbują, żebyśmy my nie poznali fenomenu kreacji i żeby mogli manipulować nami. Wracając do bogini Baobo, czy do tych figurek. Dlaczego tam nie ma głowy? Zobaczcie Państwo, że często w takim świecie zachodu czy w edukacji bardzo mocno się pokazuje na to, co jest umysłem, mózgiem, inteligencją. Jak pamiętacie, no większość z Was to są to bardzo młodzi ludzie, ale też gdzieś, w zasadzie to jest 1968 rok, tak zwana kontrkultura czy kontestacja na Zachodzie. Odradza się tak zwany nurt pozytywnego myślenia. Tak, pozytywne myślenie jest ważne, ale odradza się coś takiego, że jeśli my mamy jakikolwiek wpływ na swoje życie, to czy jest to związane z głową? A więc cała edukacja zachodnia, która notabene też jest bardzo lewopółkulowa i wyklucza prawą półkulę, ale wszystko jest wokół głowy, pozytywne myślenie i tak dalej. Natomiast dlaczego na tych figurkach i wszystkich przekazach dawnych pokazuje się, że głowa nie odgrywa tutaj pierwszorzędnego znaczenia? A może jeśli chodzi o fenomen kreacji, odgrywa niewielkie znaczenie. A może jest jeszcze inaczej, że głowa przeszkadza. Głowa pojęta jako umysł. Też ponieważ tutaj pewnie mam taką ograniczony czas, nie chcę tego wątku rozwijać. Moja babcia mówiła, że serce jest bardzo ważne, ale mózg się przydaje. Mózg się przydaje do tego, żeby nie ulegać takim koncepcjom, które z daleka pachną manipulacją. Natomiast do czego zmierzam? Zobaczcie Państwo, że często my mówimy o głowie, o fenomenie głowy. Czy bogowie, którzy tu przybyli, zachęcali nas do rozwijania pewnych zdolności paranormalnych? Nie wiem, czy nie wkraczam na śliski grunt teraz, ale cóż, jestem rycerzem, tak się postawiłem z tego formatu. Że bogowie też nauczyli nas, czy zachęcali do rozwoju czegoś, co jest, nazywa się na wschodzie Siddhi, czyli zdolności trzeciego oka. Co stało się bardzo nie tylko modne, ale mocne właśnie po 68 roku. Natomiast co, jeśli mówimy o głowie, o fenomenie głowy, o treningu umysłu, o zdolnościach paranormalnych, jeszcze jesteśmy w miarę na bezpiecznym gruncie, prawda? I wiele z nas chciałoby pewnie posiadać takie zdolności i taką duchowość. Jeśli zaczynamy mówić o sercu, jak mówiła moja babcia, no dużo można o tym mówić, prawda? Dużo można o tym mówić i co z tego. I mówienie o fenomenie jakby umysłu i tak dalej, jest bezpieczne. I do tego nam się zachęca, prawda? Mówienie o sercu, no cóż, następny ma wielki, wielki temat. Jaką rolę odgrywa miłość w kreacji, w tym wszystkim? Czym jest miłość? Miłość jest u podstaw wszystkiego. Natomiast jak wiecie, my często mylimy miłość z zakochaniem, co jest zupełnie, zupełnie nie tylko różne, ale w zasadzie jest sprzeczne z sobą. Ale jeśli trzymamy się serca pięknie, wszystkie religie, wszyscy politycy, wszyscy przywódcy mówią o sercu i miłości, tak? Kochajmy się. Ale na co pokazuje fenomen linii żeńskiej? Na co pokazuje fenomen linii żeńskiej? Jasne, pamiętajcie Państwo, zarówno Wy, kobiety, jak i mężczyźni, że tak naprawdę bez miłości nic nie jest możliwe. Nic nie jest możliwe. Miłość jakby jest u podstaw wszystkiego. Natomiast no, pewnym takim wyzwaniem dla nas może być, jak my ją pojmujemy, czy też, czy my ją naprawdę odczuwamy. Czy ona naprawdę na co dzień kierujemy się miłością. Ale ku zaskoczeniu, może na początku, kiedy omawia się fenomen linii żeńskiej, linia żeńska pokazuje na zupełnie inny punkt. Na zupełnie inny punkt, który jest jakby centrum wszelkiej kreacji. Na pewno większość z Was już wie, czy domyśla się, jaki to jest punkt. Dlaczego te wszystkie figurki, czy bogini Baobo, czy fenomen takich irlandzkich Sheila na Giggs, które są bardzo, bardzo podobne do tych starożytnych paleolitycznych Wenus,
zawsze będzie akcentował w ciele kobiety jedną i tą samą rzecz. I jeśli mówimy o głowie, mówimy o sercu, wszystko jest jeszcze ok. Natomiast ja w zasadzie tak mocno zacząłem dzielić się z wami, przypominać tym, co powiedziała mi moja babcia, czy kobiety, czy tym, co w mojej podróży takiej typowo studiowania do tego, co się mówi, gnozy, alchemii, wszelkich takich źródeł, które gdzieś tam pozostały, czy studiowania starożytnych takich przekazów, począwszy od Sumeru, poprzez Egipt, Grecję, ale też w fenomenie mitów, baśni i bajek odkryłem to, co każda z was gdzieś przeczuwa i co my mężczyźni gdzieś też pewnie przeczuwamy. A więc jeśli pytamy o kreację, o to dlaczego, czy my do końca kreujemy naszą rzeczywistość, czy nie, to fenomenem jest to, co nazywamy śła, tak pięknie, w przekazie linii żeńskiej, świętem świętych w prawdziwej świątyni. Miejscem, które jest świętą przestrzenią w prawdziwej świątyni. A więc co powiedzą jeszcze kiedyś kobiety, linia żeńska? W wielu, wielu traktatach to się powtarza. Jest taki bardzo, ale przemienia te traktaty, wy później pytacie, gdzie można do tego dotrzeć. W zasadzie nie wiem, czy to jest wam dzisiaj potrzebne, dlatego że nasza podróż dzisiejsza ma bardzo, bardzo mocno dotyczyć nas. Naszej jakby struktury, naszej budowy anatomiczno-energetycznej, naszej budowy hormonalnej. Ale w tych wielu traktatach jest bardzo, bardzo pięknie pokazane, że to, co chce przywrócić linia żeńska, o czym zawsze mówiły kobiety, to jest pytanie o prawdziwą świętość, o prawdziwe sakrum. O to, że my w ciągu wieku bardzo mocno pomyliliśmy sakrum i profanum. Do czego zmierzam? Że zarówno sumeryjska Iszta, jak i Izyda, czy bardzo, bardzo mocno podkreśla to Maria Magdalena. Często pytacie mnie w mailach czy SMS-ach, gdzie można dowiedzieć się czegoś więcej o Marii Magdalenie i tak dalej. W zasadzie jest to taki bardzo, bardzo mocny pewnie przekaz ustny, który gdzieś tam przetrwał. Często wszystkie kobiety mówią, że te wszystkie świątynie, które my budujemy w różnych religiach Bogom, nie tylko nam nie służą, ale absolutnie zabierają nam moc. Dosłownie mogą nas okradać z duszy. Czyli linia żeńska, do której tak zachęcacie mnie, żebym mówił, ona w pewnym momencie na początku jest kontrowersyjna. Kontrowersyjna wobec naszego umysłu, wobec tych wszystkich koncepcji, którymi nakarmiono nas przez wieki. Dlatego wpierw kobiety mówią, Marek, mów więcej, ale jest taki moment, no bo tak powiedziałem, jeśli mówi się o głowie, o sercu, wszystko jest ok, ale kiedy zaczynamy mówić o świętej przestrzeni, a więc linia żeńska mówi, że nie ma nic bardziej świętego od ciała każdej żywej istoty. Nie ma to rozróżnienia, że wy jesteście lepsze od mężczyzny. Wszystkie istoty są sobie równe, dlatego że zawierają pewien fenomen. Fenomen związany z czymś, co nazywa się dawniej duszą czy duchem. Natomiast kobieta, z racji swojej niesamowitej konstrukcji, jasne, że ona jest szczególna. I mężczyźni nigdy nie powinniśmy nad tym boleć, dlatego że to wy macie dar rodzenia i karmienia. Pytanie, czy tylko w sensie fizycznym, to znaczy, że macie dar rodzenia dzieci i karmienia ich później swoim mlekiem? Otóż nie. Dla mnie kobiety to, co chcę wam przypomnieć, że płodność nie jest związana tylko z płodnością fizyczną. A więc to znaczy, że kobieta posiada w sobie jakiś fenomen, o którym zapomniała, że może rodzić jeszcze inne rzeczy, a jeśli tak, to jakie? To jakie? A więc tym fenomenem, który mówi, że świątynią jest ciało każdej istoty, i że kobieta z racji tego niezwykłego daru no, podlega szczególnej adoracji, ochronie, czy dzięki niej może być coś z powrotem zrodzone, to najważniejszym miejscem jakby w świątyni kobiecego ciała jest święta przestrzeń, czyli łono. Kiedy zaczynałem mówić o tym 5 lat temu, zastanawiałem się,
na początku umysł. Umysł mi mówił, jeśli ja jako mężczyzna wyjdę i zacznę przypominać wam sekret świętej przestrzeni, cóż takiego się wydarzy? Wydarzyły się niesamowite rzeczy, niesamowite rzeczy. I to, co zauważam, że z roku na rok zajmuje to wam coraz mniej czasu na przypomnienie. Zmierzam do tego, że teraz kobiety po ich wysłuchaniu czegoś, co gdzieś tam powiedziałem, natychmiast reagują i mówią: Marek, nie przejmuj się, to jest moje. Pamiętajcie, szanowne panie rycerze, że to nie jest moja wiedza. Ja mówię zawsze, że ja chcę przypomnieć, bardzo mocno przypomnieć nam ludziom, kim jesteśmy. Przypomnieć, gdybyśmy my wzięli, jeśli powiem sprawę w swoje ręce, no nie do końca będzie to trafne, prawda? Żebyście wzięły, dziewczyny, sprawę naprawdę mocno, 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 używając swojej potężnej, potężnej mocy. I ten fenomen można opisać na bardzo, bardzo wiele sposobów. Zobaczcie Państwo, że dawniej, tak jak dzisiaj, pewnie cały czas była tu pięknie mowa o świecie energii, o czymś, co jest niewidzialne, o czymś, co jest trochę poza naszymi zmysłami. I jeśli ktoś doświadczał fenomenu swojej mocy, czy widział, pytanie czym? Czy trzecim okiem? Mały taki wtręt. Wiecie, jak jest przedstawiana bogini Baubo, grecka bogini Baubo i nie tylko? Jakie figurki były najbardziej niszczone? No, przez kogo? Przez tych, którzy nigdy nie chcieli, żebyście wy kobiety przypomniały sobie o swojej mocy. Otóż zauważcie Państwo, że bogini Baubo, która jest często bez głowy, albo ma bardzo małą głowę, a więc nie są zaznaczone, nawet jak ma głowę, zmysły, takie jak oczy, nos, usta i tak dalej. Gdzie te wszystkie zmysły są zaznaczone? Na dawnych figurkach. Domyślacie się, albo widzieliście kiedyś taką figurkę Baubo gdzieś tam? Gdzie zaznaczone są wszystkie zmysły? Gdzie, dziewczyny? Dokładnie na jej łonie. Pytanie, czy to jest tylko przynośnia, czy jest akcentowanie czegoś. Antoine de Saint-Exupéry, czyli autor Małego Księcia, oczywiście on pięknie mówi tak, że tak naprawdę dobrze widzi się tylko sercem. Pytanie, czy to jest przenośnia, czy nie. Czy coś, co jest intuicją i prawdziwym postrzeganiem, a może raczej odczuwaniem, którego tak mocno nam brakuje, rzeczywiście dotyczy naszego serca, a czy wasz fenomen zgromadzony jest naprawdę w łonie, to znaczy, że łono może odczuć, zobaczyć, usłyszeć o wiele więcej niż te zmysły zewnętrzne. Co wy na to? Czy jest to przenośnia? Czy fakt? Za chwilę do tego dojdziemy, na tyle nam wystarczy czasu. A więc fenomenem wszelkiej kreacji jest kobieta i jest ta przestrzeń w niej, w której wszystko się rodzi. Kiedy dawniej w wielu, wielu tradycjach mama przekazywała coś córce, pamiętajcie, że nie wyjdźcie stąd z przekonaniem, że bez serca, czyli dobrze pamiętaj miłości, cokolwiek jest możliwe. Zobaczcie, że wpierw religia całkowicie dyskredytowała nasze ciało. I ważna była góra i boskość i duchowość, która jest na górze. A dół? Jak wszystkie religie traktowały dół? Jak traktowały tą przestrzeń? A więc w najlepszym, przecież to było coś grzesznego, coś brudnego. A więc następowało typowe odcinanie tak zwanej góry od dołu, prawda? Jeśli chcesz być duchowy jako mężczyzna, to jesteś mnichem. A co robi mnich? No mnich też unika wszelkiego rodzaju pokus. Przecież wiadomo, że kobieta to jest ktoś, kto jest najbardziej niebezpieczne, nie tylko na zachodzie, ale na wschodzie często, tak, dla pewnego rozwoju duchowego. Czyli religia może odcinać. W wielkich cyklach kosmicznych ci, którzy powiedzmy są tymi bogami, oni naprawdę nie mają żadnej siły, którzy manipulują tą planetą 400 tysięcy lat i tak jak w innych systemach, rzeczywiście tak jak na Orionie, oni dążą do uczynienia z istot, które były potężnymi istotami pełnymi duszy,
powiedzmy, do okradania ich z duszy, zawsze te istoty dążą do zrobienia czegoś, co jest światem biorobotów. Światem sterowanym na sygnał, że wszyscy ludzie będą zachowywać się dawniej w bajkach i baśniach, jest to pokazane jako świat lunatyków, świat zahipnotyzowany, świat, w którym ktoś wciska przycisk i miliony kiedyś pięknych istot reaguje w podobny sposób. Czy coś takiego nam grozi? No mówi się o czymś, co jest sztuczną inteligencją, ale nie tylko. Bo w zasadzie eksperymenty, które planują bogowie, ja nie będę o tym mówił. Wiecie dlaczego? Bo to nie jest czas, żeby pokazywać ciągle na zagrożenia. To jest czas, żeby pokazać na naszą moc. Ja rozumiem, że do tej pory moglibyśmy przeczytać wszystkie książki Davida Icke i jemu podobne i ciągle mówić o teoriach spiskowych, o zagrożeniach. Nie. Dlatego, że to może w ludziach wzbudzić albo poczucie lęku, albo niemocy. Dobrze jest o tym wiedzieć, ale nie dawajcie temu energii. Nie dawajcie temu energii. Dlatego, że ci, którzy próbują nami rządzić, oni są niesamowicie słabi. Ich czas się skończył. Oni chcą tylko wykorzystać na przykład nasze emocje czy nasz umysł. Chcą wykorzystać nas. Dajemy się wykorzystać? Na pewno nie. My jakby budzimy się. To jest takie słowo trochę nadużywane, być może slogan. Ale mówię wam z ręką na sercu, że ostatnie lata te moje filmiki czy te wykłady pokazują, że to, co nazwiemy, no nazwijmy to umownie przebudzeniem, jest niesamowite. Czyli powtórzę jeszcze raz. To, co kiedyś być może zabrałoby nam więcej czasu, dzisiaj nie tylko kobiety otrzymuje ostatnio, bo nawet tu dzisiaj, wiele takich podziękowań od mężczyzn. Czy wiele kobiet mówi, no nie chcę mówić o tej książce mojej, bo to nie chcę tak, żebyście poczytywali jako próbę zachęcenia, ale wiele kobiet mówi do swoich partnerów, mimo że ta książka mówi o sekrecie świętej żeńskości, przeczytają. I mężczyźni dzwonią do mnie, mówią, moje dzięki, bo przeczytaniem tej książki całkowicie zmieniłem stosunek do partnerki, do życia, do tego, co jest fenomenem energii żeńskiej. A więc co jest tym fenomenem? Zauważcie państwo, że można to też, ponieważ te nasze ramy czasowe są ograniczone, opisać na przykładzie takich świątyń, które budowali templariusze. Jeśli przed chwilą powiedziałem, że linia żeńska mówi, żeby nie budować takich świątyń, ale na pewno nie spełniać pewnego kultu w tych świątyniach, to dlaczego ja badam fenomen templariuszy? Od razu mówię dla tych z państwa, którzy być może pierwszy raz tego słuchają, że istnieje radykalna różnica między zakonem oficjalnym, opisanym w książkach, w filmach i tak dalej, i wewnętrznym zakonem templariuszy. Wewnętrzny zakon templariuszy był ukryty. Oni hołdowali absolutnie energii żeńskiej. Otóż zobaczcie państwo, że oni jadą na wschód walczyć ze swoim śmiertelnym wrogiem, powiedzmy z muzułmanami. I oni, mając pewne plany pod dawną świątynią Salomona, kopią przez 9 lat. Podobno 9 rycerzy kopało przez 9 lat, dlatego że wiedzieli skądinąd, że jest tam coś cennego. W pewnym momencie, mimo że oni wystawili straże, tak jakby w tym pomieszczeniu dosłownie znikąd pojawiają się muzułmanie, rozumiecie to? Znikąd. I oni są w szoku. Po pierwsze, jak tu weszliście? Dlatego ludzie wschodu, z którymi mają walczyć, zaczynają im tłumaczyć pewien fenomen, który dzisiaj nazywa się portalem. Portalem wielowymiarowym. Mówili, przeszliśmy przez portal. Większość z państwa, no wszyscy wiecie, o co chodzi, tak? Natomiast oni proszą ich, żeby nie walczyć. Mówią, że wszyscy są braci. Natomiast templariusze trochę się upierają i mówią, że wiecie, to są dyskusje, że my wyznajemy prawdziwego Boga, prawda, jednego, jedynego, no a wy oczywiście wyznajecie fałszywego. Natomiast ci, którzy do nich przyszli, to była szlachta, ale ja nie mówię w sensie społecznym, ale prawdziwie duchowym. I ku zdumieniu templariuszy, pamiętajcie państwo, że to jest XI-XII wiek.
ku ich zdumieniu, którzy są bardzo ortodoksyjnymi katolikami, muzułmanie mówią, nigdy nie wyznawaliśmy żadnego Boga. Oczywiście chodzi o tą garstkę tego, co się nazywa pre-islamem. I mówią, zawsze wyznawaliśmy jedną, jedyną, boginię Allah. Przekazują templariuszom niezwykłą mądrość, niezwykłą mądrość. Templariusze przybywając tutaj rzeczywiście przywieźli wiele rzeczy, ale największym fenomenem jest budowa katedr. Budowa gotyckich katedr, które wszystkie nazywają Notre Dame. Pytanie, czyli nasza pani, jakiej pani oddają w ten sposób niesamowity hołd? Pamiętajcie, że jeśli uda się i pojedziemy znowu, zapraszam was, na wyprawę do Francji po katedrach templariuszy, to zobaczycie, że ta świątynia jest idealnym odwzorowaniem ciała kobiety. Odwzorowaniem fizycznym, hormonalnym i energetycznym. A więc pytanie, czy oni oddawali hołd jakiejś bogini, a jak w wielu książkach Maryi Magdalenie? Nie. Oddawali hołd każdej kobiecie. Otóż to, co też jest pomylone, zauważcie Państwo, że jeśli ktoś mówi tak, tak, z tym Bogiem jako stwórcą, coś jest nie tak i zaczniemy oddawać hołd jakiejś bogini, na przykład Izydzie, czy potraktujemy Maryję Magdalenę jako boginię, nigdy, nigdy żadna z tych kobiet na czele z Maryją Magdaleną by tego nie chciała. Dlaczego? Dlatego, że Maryja Magdalena mówi do każdej kobiety, ty jesteś Maryją Magdaleną, ty i ty. A więc templariusze oddają hołd energii żeńskiej w każdej kobiecie. Dlaczego katedry są fenomenalne? Na przykład, dlaczego pojawia się motyw róży? Otóż w latach 70. i 80. wpierw Amerykanie, a później Japończycy przy pomocy urządzeń, o których ja nie mam pojęcia, to raczej bym się ukłonił w kierunku tych moich wszystkich przedmówców, badają strukturę energetyczną katedry. I ku zdumieniu ludzi, przecież zobaczcie, to jest koniec XX wieku, ku zdumieniu ludzi oni mówią, wiecie co, nie jesteśmy w stanie dzisiaj wybudować takiej katedry. I ludzie piszą, jak to, no machnąć się, ileś tam kamieni ułożyć, no nie żartujcie, przy dzisiejszej technice naukowcy odpowiadają, w sensie fizycznym być może wznieślibyśmy taki gmach, natomiast nie w sensie energetycznym. Dlaczego? Dlatego, że naukowcy mówią, zobaczcie, jest to idealny fraktal implozyjny. Teraz tutaj, jak często mówię, stoi Kubuś Puchatek i Prosiaczek, którzy nie lubią uczonych słów, prawda? I Prosiaczek pyta, słyszałeś tą nazwę? Co to jest? Poprosimy naukowców, Kubuś Puchatek mówi, poproszę, wyjaśnijcie mi to, co to jest idealny, coś tam fraktal implozyjny. No cóż, Kubusiu, jeśli by namalować taki fraktal, który nie jest katedra, namalować energetycznie na rysunku, to jaki zobaczymy obraz? Róży. Katedra jest różą. Muzułmanie mówią, wiesz o jaką różę chodzi? Kobieta jest podwójną różą. Jedną różą jest jej serce, ale drugą jest jej łono. To znaczy, że łono oprócz niesamowitych fenomenów, jakie zawiera, jest też fraktalem. To znaczy, że łono jako implozyjne potrafi kumulować jakąś energię, na przykład. Ludzie wschodu mówią więcej, łono jest portalem. Portalem? Portalem do czego? Do innych wymiarów. Nie traktujcie tego dziewczyny i kobiety w przenośni. Dziś następna rzecz. Dlaczego templariusze często budują w bardzo konkretnych miejscach? Oni nie budują w przypadkowych miejscach. Oni budują w pewnych miejscach i często zaznaczają coś ważnego jako fenomen czarnej Madonny. Czyli na przykład zostawiają w tych miejscach rzeźby, obrazy czy figurki czarnej Madonny. Później oczywiście ludzie niewtajemniczeni popełniają taki błąd, że zaczynają czcić jako fetysz ten obraz i tak dalej, tak jak to ma miejsce we wszystkich religiach. Natomiast templariusze chcą pokazać coś innego. Co jest fenomenem czarnej Madonny, czyli każdej kobiety? Zobaczcie, nie dość, że jesteście fraktalem implozyjnym, Maryją Magdaleną, bo Maryja Magdalena to są, na początku to nie były imiona własne,
tylko to był tytuł inicjacyjny. To znaczy Maria znaczy ta, która poznała tajemnicę światła. Natomiast Magdalena to jest ta, która pilnuje własnego światła. Czyli jest, co to znaczy? Jaka jest tajemnica światła? Jaka jest tajemnica jakiegoś fraktalu? Jaka jest tajemnica czarnej Madonny? Można to połączyć z nauką, ale pewnie bardziej powtuje nasz mózg, tak? W nauce, bardzo, bardzo mocno. Czy w tych miejscach, w których powstały katedry, są to jakieś bardzo specyficzne miejsca? Dlaczego te miejsca są związane z fenomenem czerni? Zauważcie, że linia żeńska opisuje moc kobiety poprzez trzy kolory. Biały, czerwony i czarny. To jest najpotężniejsza moc. To jest związane z fazami rozwoju biologicznego, ale niekoniecznie. Dlatego, że potencjalnie każda z was, która tu siedzi, zawsze jest biała, czerwona i czarna. Czyli biała utożsamiana jest z dziewicą, z dziewczynką. W momencie pierwszej krwi menstruacyjnej temat na książkę, prawda? Temat na książkę. Nigdy dawne kultury nie nazywały tego menstruacyjna, bo menstruacyjna jest związana z księżycem, ale to jest mrowisko. Nazywano to na przykład mądrą krwią. W tym momencie uzyskujecie moc fizycznego powoływania życia, o wiele potężniejszą moc, płodność, pytanie jaką. To jest potężna, potężna czerwona energia, czerwony wir. Ale czego najbardziej boją się ci, którzy nami manipulują? Wiedźmy, szamanki, tej, która jest czarną, która poznała tajemnicę czarnej energii. Czy to jest związane z tym, że często kobiety piszą do mnie, czy dzwonią i mówią, Marek, to co napisałeś w tej książce o menopauzie, kompletnie przywróciło mi wiarę w siebie. Dlatego, że często kobiety same mówią, jest to chyba po tym okresie, to już jest coś nie tak, tak? Odwrotnie, odwrotnie. Zobaczcie, że jest bardzo takie brzydkie określenie, które same kobiety powielają. Zostałem odstawiona na boczny tor. Zapewniam cię, że nie jesteś absolutnie na żadnym bocznym torze, tylko mocno weszłaś na potężną, alchemiczną, szamańską ścieżkę wiedźmy. Ale pamiętajcie, że niezależnie czy macie 7 lat, 15, 20 czy 70, zawsze potencjalnie jesteście tą wiedźmą. Dlaczego? Dlatego, że ukryty w was jest największy fenomen czarnej energii. Co to jest takiego czarna energia? Zobaczcie, że jeśli my czegoś pragniemy, obojętnie, czy na poziomie materialnym, obfitości, czy zdrowia, o zdrowia w dzisiejszych czasach, tak? Czy pragniemy uczucia, czy miłości, pragniemy czegoś dla siebie lub dla świata, to linia żeńska ku naszemu zdumieniu odpowiada, przecież wszystko już jest. Jak to jest? O nic nie musisz się starać. Nie muszę się starać, nie muszę ciężko pracować, ani rozwijać się duchowo. Na przykład zobaczcie, ile jest ścieżek rozwoju duchowego, ale to już jest temat też dość śliski. Kobieta stanie i powie, nie musisz nic, nic, kompletnie nic. Jest to taka taoistyczna zasada wej w wej. Brzmi trochę jak koan buddyjski, tak? Działaj, nie działając. Jeśli wiele ludzi mnie pyta, Marek, co mam robić w dzisiejszych czasach? Wiecie, jak ja wezmę odpowiedź linii żeńskiej? W większości rzeczy masz nie robić. Nie robić. Przestań hołdować fałszywym koncepcjom, uczestniczyć w fałszywych kultach. Nie rób tego. To wystarczy? To jest początek potężnej, potężnej drogi. Jakiej? A więc gdzie jest miejsce przenośni, czy dosłownie, w którym wszystko już jest? Wszystko już jest. Zobaczcie, że fenomen kobiety czy kreacji można odnieść do nauki. Ostatnio, ja to śledzę od kilku lat, ostatnio jest taka dość modna, taki w kręgach też na pograniczu nauki, paranauki czy nauki i duchowości, jest wiele takich teorii, na przykład próżni, czy nicości. Czy bardzo taka modna jest taka teoria pól torsyjnych. Do czego zmierzam? Że wielu naukowców mówi, że istnieje pewna przestrzeń, rzeczywiście, w której wszystko już jest, tak? Pola torsyjne. Że gdzieś poza materią istnieje pewna przestrzeń energetyczna.
Tak jak możemy mówić o fenomenie czarnej Madonny, jako o stereotypicznej czarnej dziury, że jednak szycie i wszystko rodzi się z czerni. Zobaczcie, że nam kolor czarny jako koncepcja może kojarzyć się niezbyt dobrze, tak? Odwrotnie. Tak naprawdę, jeśli sięgniemy do astrofizyki, to wpierw jest czarna energia, później czarna materia, a to, co określamy jako światło widzialne, to jest 3-2% wszystkiego, co istnieje. A więc jest jakiś fenomen czerni, ale czy jest miejsce, w którym wszystko już jest? To miejsce nazywano w alchemii, czyli alchemii jako poznaniu siebie. Zobaczcie, że alchemia jest taka zewnętrzna, hołdowana przez mężczyzn. Tam głównie chodziło o wytwarzanie ormuzu, który ma zapewnić niezwykłe zdolności parapsychiczne. Natomiast alchemia, słowo z arabskiego, przejście przez czerń. Jeśli doświadczysz fenomenu czerni i przejdziesz przez czerń, masz wszystko. A jesteś w miejscu, w którym jest wszystko. Możesz nagle doświadczyć wszystkiego, czego pragniesz, bo wszystko już jest. A więc gdzie to jest? Gdzie to jest? Nauka powie w polach torsyjnych. Kobieta powie w świętej przestrzeni. To znaczy, że wy zapomniałyście o tym, że tak zwany punkt zero, nicość, próżnia, niech nie zmylą was te nazwy. Czy to zobaczcie, że w wielu mitach, najwyższa stwórcza siła żeńska, tak jakby tańczy na falach chaosu. Znów myli nas ta nazwa chaos, tak? Chaos jest to pewna przestrzeń, która zawiera w sobie wszystko. Natomiast porządek to już jest zupełnie coś innego. To jest coś, co już jest uporządkowane i tak jakby zawiera w sobie znikomą część chaosu. Dlatego ja zawsze pytam tak żartem, czy wszystkich, czy jesteście za starym chaosem, czy za nowym porządkiem. Zauważcie, że to bardzo określone struktury, które nami manipulują, posługują się nazwą nowy porządek świata, czy posługują się nazwą nowa ziemia. Już nie mam czasu do tego wracać. Ludzie, którzy mówią o nowej ziemi, nie wiedzą, że powtarzają słowa Noeduka, czy słowa Jakwe, który mówi, ja stworzę nową ziemię i wszyscy zapomną o starej ziemi. A nikt już nie będzie pamiętał o preoceanie. O preoceanie, a więc o tym preoceanie chaosu. Czy możliwe, że wszystko już jest w pewnej świętej przestrzeni kobiety? Dosłownie. I chodzi o to, że to też właśnie nazywa się macierzą, pierwotną matrycą. I chodzi tylko o to, że istnieje pewien fenomen uaktywniania tego, tak? Uaktywniania tego. Czyli rodzenia nie tylko dzieci, ale rodzenia wszystkiego, co jest nam potrzebne do życia. A więc tak jak katedry budowane są na pewnych miejscach związanych głównie z czarną energią, z pewnym wirem ziemi, tak piękna rzecz. Zobaczcie, że kiedy templariusze, no na pewno z jakimś wielkim wysiłkiem, przyswajali tą wiedzę ludzi wschodu, i ludzie wschodu powiedzieli, my przegraliśmy walkę o bramy wschodu, wy pojedziecie, zostaniecie strażnikami bram zachodu. Będziecie pilnować pewnych potężnych miejsc związanych z czarną energią. Językiem naukowym prawdopodobnie ludzie wschodu mówili, będziecie pilnować pól torsyjnych. Będziecie pilnować pól torsyjnych. Kiedy templariusze, w cudzysłowie przez przypadek, wewnętrzny zakon, jadą do Lagwedocji, spotykają Katarów. I są zadziwieni, że to, co zostali do wschodu wiedzę, Katarzy doskonale o tym wiedzą. Zobaczcie, że dla Katarów fenomenem były jaskinie. Jaskinie. Że największe wtajemniczenia, czy doświadczanie pewnych rzeczy, czy przypomnienie sobie, kim jesteś i jaką moc ma twoje łono, a twoje serce i twoje serce, ludzie doświadczali dosłownie w jaskiniach. Jaskinia czy grota też w symbolice jest często symbolem czego? Kobiecego łona. W jaskiniach, oczywiście to, co by pewnie świetnie opowiedziała Dorota, zawsze wiedziano, że być może istnieją potężne pola energetyczne. Czy jest to czarna energia, czy są to pola torsyjne, czy jest implozja. Kobieta się nad tym nie zastanawia. Kobieta tańczy w takich miejscach jak Baubo, albo staje w pozycji Baubo i co się dzieje? Że to, co jest wewnątrz ziemi, jako pole torsyjne,
To, co jest w galaktyce i w Słońcu, zaczyna niesamowitą siłą wirować. Gdzie? W świętej przestrzeni kobiet. Zobaczcie, że pewną tajemnicą, o którą możecie zapytać, ja wiem, że to moje wystąpienie może rodzić więcej pytań, ale nie chodzi o to, żeby sobie to przypomnieć, tak? Czyli zobaczcie, że mężczyźni w pewnych miejscach związanych z potężnymi polami, w jaskiniach, w tajemniczeniach, oni doświadczali fenomenu swojego serca. Coś się w nich działo. Natomiast kobieta znów odzyskuje moc kreacji. A więc to, co tam jest, uruchamia w niej pewną niesamowitą przestrzeń. Czy tajemnica naprawdę, którą przed nami ukryto, zawsze była związana z kobietą i z waszą świętą przestrzenią? Absolutnie tak. Czy teraz coś się dzieje na naszej planecie i w galaktyce? Jak czujecie? Czy coś się dzieje? Otóż powiedzmy, że to taki mój ulubiony wątek nie tylko wewnętrznego zakonu templariuszy, ale katarów na zachętę. Templariusze umieszczali w swoich katedrach pewne symbole i tak zwane zegary astronomiczne, tylko one nie miały nic wspólnego z tą astronomią, jak my pojmujemy. Umieszczali pewne symbole i oni pokazali, że tak naprawdę fenomenem jest to, że oni budowali te katedry na dzisiejsze czasy. Dlatego, że wiedzieli skądinąd, że katedra zostanie uruchomiona bardzo mocno między rokiem 2017 a 2025. Zobaczcie, że przekaz katarów jest identyczny, że kiedy była rzeź katarów w 1209 roku, kiedy mordowano ich bezwzględnie, łącznie z kobietami i niemowlakami, za co? Dlatego, że sobie przypomnieli, dlatego, że wiedzieli, dlatego, że kreowali. Zobaczcie, kobieta w swojej świętej przestrzeni ma wszystko. Zdrowie, obfitość, potężna energia, to jest ta pierwotna matryca. Pytanie tylko, jak ją uruchomić? I myślicie, że to jest takie bardzo skomplikowane? Dlaczego kobiety tańcząc, rodziły pewną rzeczywistość dla siebie i dla świata? Zapytacie, czy tego tańca można się nauczyć? Nie, właśnie nie, dlatego, że jego tajemnica jest w was. Kobiety tańcząc właśnie w trójwarstwowych spódnicach, białej, czerwonej i czarnej, powodowały aktywację pewnych potężnych pól energii. Co powodują te pola? Można tłumaczyć to na wiele, wiele sposobów. Na przykład uzdrawianie. Uzdrawianie nie tylko na poziomie fizycznym, ale na czym polega fenomen implozji, czyli scalania. Zobaczcie, że tak na koniec. Naszym problemem jest to, że nasza dusza, posiadamy duszę czy nie? O, to już była wielka dyskusja, tak? Że dusza, cóż to jest? Że dawniej wszyscy ostrzegają, że dusza jest nasza rozbijana. Dusza jest podobna do malutkich kryształków światła. Pamiętacie zdjęcia Masaru Emoto? Że w momencie Izyda mówi, że woda jest fenomenem. Prawda, Dorota? Woda jest fenomenem. Woda zawiera w sobie pamięć czy prapamięć. Woda jest pewną matrycą. Woda życia, potężna woda życia, w której jest wszystko, zawarta jest w łonie kobiety. A więc Emoto pokazał, krzykniesz na szklankę wody, kryształy się rozbijają. Kierujesz negatywne myśli, kryształy się rozbijają. Do Emoto kiedyś przyszedł pewien buddysta Zen, co jest rzadko opisywane. I on powiedział, czy wiesz, że składamy się głównie z wody, że my składamy się z wody, a więc jest to też związane z duszą. Jeśli stosowana jest wobec nas jakakolwiek forma przemocy, krzyk, przemoc fizyczna, przemoc seksualna, co się dzieje z naszymi kryształami? Rozwalają się na szczęty. Indianie mówią w wielu plemionach, że użycie przemocy seksualnej wobec czystych istot, dzieci, powoduje niesamowite rozwalanie kryształów ich duszy. Indianie często, którzy mają ten prawdziwy wgląd, mówią, oby te kryształy nie przekroczyły czegoś, co nazywamy granicą czasoprzestrzeni. Brzmi to bardzo, bardzo smutno, prawda? Bo przemoc jest po co na ziemi? Wobec dzieci i słabszych. Czyli po to, żeby rozbić naszą duszę.
Ale my często też oddajemy swoją duszę w kultach, nie tylko religijnych, ale we wszystkich kultach niemiejdżowskich. I na czym polega fenomen kobiety? Zobaczcie, że wasze łono jest inkluzyjne. Co to oznacza? Że jeśli uruchomicie tą przestrzeń, to dusza wasza jest scalana natychmiast. Zobaczcie, że drogą mężczyzny, nawet jako wojownika, jest droga serca. Tak jest, panowie, czy nie? Nie droga umysłu, droga serca. I jeśli ja wejdę w swoje serce, to znów nauka powie, doświadczę koherencji, co może być połączone z implozją. Czyli nawet jeśli moja dusza jest rozkawałkowana, pole mojego serca, implozyjne czy koherentne, co powoduje, że kawałki mojej duszy powracają do mnie. A jaki jest fenomen łona? Że jeśli kobieta uruchomi wiarę swojego łona, niesamowity taniec czy wiarowanie swojego łona, to kawałki duszy rozbite powracają do wszystkich istot. Wszystkie istoty zaczynają odzyskiwać swoją moc. Dlatego w wielu opisach bogowie na przykład, wiecie, czego się panicznie boją? Żeby kobieta nie zatańczyła. Żeby nie zatańczyła. Tańcząca kobieta, mówiąc językiem nauki, łączy pola teresyjne wszechświata z polami teresyjnymi Ziemi. Ale czy kobiecie potrzebne są takie uczone nazwy? Czy wam jako kobietom potrzebne są takie uczone nazwy? Co to znaczy tańczyć? Co to znaczy wirować? Kiedy wirujecie? A więc jasne, że świat męski będzie to badał. I niezależnie, czy nazwiemy to implozją, polem teresyjnym, koherencją, czarną dziurą w astrofizyce, kobieta się uśmiechnie i powie jedno. Fenomenem jest coś, co jest stanem błogostanu. Jeśli zapytacie Marek, okej, czyli my kobiety jak mamy uruchomić to, tym bardziej, że czas wyjątkowo nam sprzyja, że te lata, które są po roku 2021, opisane są jako niesamowity czas przełomu. Oczywiście manipulatorzy mogą używać tam swoich różnych sztuczek. Pytanie jest jedno, czy skupiasz się na swojej mocy, czy na niemocy? Czy dajesz energię lękowi, czy dajesz energię teoriom spiskowym, czy mówisz, to nie dotyczy nas ludzi, kiedy robimy swoją moc. A więc fenomen kobiety polega na tym, że jej święta przestrzeń potrafi scalać to, co zostało rozbite. Następna, ostatnia taka rzecz. Czasami niektórzy naukowcy, no tacy nowej fali, oni mówią, że być może to, co jest polem teresyjnym, co to takiego jest? Oni mówią, że być może to jest to, co nazywano kiedyś duchem. Co to jest? Zobaczcie, że za co kiedyś ginęły kobiety, czy były palone na stosach. Jeśli dzisiaj, nie, oczywiście tego nie róbcie, bo to nie jest naszym celem, my robimy swoje. Jeśli pójdziecie gdzieś do kościoła, byście powiedziały do tych modlących się kobiet, no może zacnych, ale zagubionych, wiecie, gdzie mieszka Duch Święty? Wiecie, co to jest gołębica i gdzie mieszka Duch Święty? Gdzie ciągle przebywa Duch Święty? To, co jest absolutnie nie tylko esencją wszelkiego istnienia, ale kwintesencją wszelkiego istnienia. Zobaczcie, to, co nie tylko daje życie, daje odrodzenie i daje jeszcze jeden fenomen. Nieśmiertelność. To, w jaki sposób się nas oszukuje, że istnieje śmierć. Nic takiego nie ma. I zobaczcie, że dlaczego Katarzy byli niszczeni, między innymi. Dlatego, że znali tajemnicę konsolamentu, którą poznał wewnętrzny zakon templariuszy, że istnieje w momencie przejścia, oczywiście to jest jakiś tam temat następny, zobaczcie, że my umieramy prawdopodobnie nieświadomie. Teraz przychodzi wiosna, będzie Wielkanoc i czas zmartwychwstania. Maria Magdalena mówi, kto nie zmartwychwstanie za życia, nie ma szans zmartwychwstania po śmierci. Jeśli nie poznasz tajemnicy swojego jestestwa, istnienia, śmierci i nieśmiertelności teraz, co się dzieje z tobą po śmierci? Jesteś manipulowany dalej. Recykling, tak? Recykling. Zużyłeś się, wchodzisz w recykling, manipulowany jesteś, wracaj, ale nie jako świadoma istota. Wracaj z powrotem, żebyśmy mogli tobą manipulować. A więc gdzie przebywa Duch Święty? Jak dawniej kobiety mówiły, wiesz, gdzie jest Duch Święty?
wielu mitach, legendach gołębica wstępuje do gniazda, składa jajo życia. W tym jaju życia jest wszystko. Co to jest jajo życia? Gdzie wstępuje gołębica jako Duch Święty do kobiecego łona? Składa jajo? Jaki jest fenomen, znów nierozpoznany, kobiecych jajeczek? Co jest w każdym waszym jajeczku? Co jest w każdym waszym jajeczku? My szukamy na zewnątrz, odwołujemy się, a nie znamy nawet anatomicznie własnej budowy. Tak, anatomicznie własnej budowy. Zobaczcie, czy to jajo życia jest przenośnią, a może dokładnie dotyczy waszych jajników. Ja mam 3 książki z embriologii wydane w różnych latach. W najnowszej mówi się, że kobieta w łonie mamy otrzymuje 6 milionów jajeczek. Następne pytanie, co jest w każdym z tych jajeczek? Niesamowita informacja. Ona czeka tylko na jedno, na uruchomienie. Na uruchomienie. Zobaczcie Państwo, że mówi się do nas, że istnieje coś jak kod DNA, że jest on zgromadzony w jądrze komórkowym. W latach 70. powstała niesamowita koncepcja, do której często, która jest stara jak świat, że najważniejsze rzeczy, mówi się, że nie są zgromadzone w jądrze komórkowym, tak odwołując trochę do nauki, ale w mitochondrialnym DNA. Mitochondrialnym DNA. Mitochondrialne DNA jest dziedziczone tylko i wyłącznie po kądzieli. Po kądzieli. Ono jest, może to jest potęga, o której niesamowicie dokładnie pisze się w Sumerze i w Egipcie. To jest dla tych, którzy bardziej chcą podejść naukowo do fenomenu kobiecości. A więc to znaczy, że to słynne jajo życia, ta pierwotna matryca, w której jest wszystko, która jest, zawiera w sobie, z czym jest połączona, jest ciągle w kobiecie, że jeśli w jajeczkach jest macierz, jest coś zapisane, czy jajeczka są jakby czymś, co jest związane bardzo mocno z portalem, czy połączeniami wielowymiarowymi, to znaczy, że rzeczywiście to wszystko jest w was, absolutnie w was. Oczywiście panowie słuchają i zawsze zadają mi to samo pytanie. No na litość może już Boga nie, no, ale tej bogini, no ale jaka jest nasza rola? Templariusze mówili krótko, kobieta jest świątynią życia, ty jesteś strażnikiem świątyni. Nie ma piękniejszej misji niż chronić wszystkie kobiety, niż chronić wszelkie życie, niż chronić nie tylko swoją partnerkę. Pseudoduchowość, religia, ortodoksyjna nauka ciągle będą nas oszukiwać. Linia żeńska jest bardzo, bardzo prosta, bardzo prosta. My przyszliśmy po to, żeby zadośćuczynić. Niezależnie od tego, na ile my w tym życiu nie robiliśmy nic wobec kobiet, nic, co powstrzymuje ich moc, nic, co ich krzywdzi, naszym celem jest chronić was, dać wam przestrzeń. Dać wam przestrzeń i ochronę po to, żeby wasza mistyczna róża zakwitła w pełni. Żebyście odzyskały moc, potężną moc, która jest zawarta w waszej świętej przestrzeni. I mężczyźni mówią, to wszystko? Zobacz, jaki jest stosunek na świecie mężczyzn do kobiet. Pomijając całą brutalność, która dzieje się na świecie. Połóż rękę na sercu i powiedz sobie, jaki był stosunek mój do kobiet, które do tej pory spotkałem na swoim życiu. Dlaczego potężni mnisi wojownicy zawsze oddawali i adorowali kobietę? Pamiętajcie, że oni oczywiście budowali świątynię, kończąc, ale największą świątynią jest ciało kobiety. A więc życzę wam kobiety, abyście bardzo, bardzo mocno sięgnęły do tego miejsca, które jest źródłem wszelkiej kreacji, a my mężczyźni bardzo, bardzo mocno chronili wszystkich, chronili każdą kobietę. Jeśli nie zakwitnie kobieca róża, nie zakwitnie świat. Natomiast jeśli kobieta zacznie kwitnąć, zakwitnie cały świat. Również my. Dzięki, że mnie wysłuchaliście. Nie jesteś tutaj przypadkowo. Zaczęliśmy polami torsyjnymi i skończyliśmy polami torsyjnymi.
Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Nawet o tym nie wiedziałem, ale taka fajna sprawa. Jeszcze raz dziękuję. Kochani. Jeśli mielibyście ochotę, pojawiają się jakieś pytania. Jak macie ochotę, możecie nabyć jeszcze tą książkę, którą napisałem. Tam jeszcze przez chwilę z tyłu zostanę. I mam nadzieję, że gdzieś do zobaczenia na tak zwanym szlaku.